inna nazwa dzisiejszej uroczystości to Trzech Króli. Prowadzimy się, aby jeszcze bardziej zgłębiać tajemnicę dotyczącą przyjścia Boga Człowieka na ziemię. Jubileuszu 550-lecia parafii i miejscowości Jakubów. Zebraliśmy się w tym miejscu, aby wspólnie świętować pierwszy mazowiecki orszak Trzech Króli w Jakubowie, finansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Cieszę, że ta dzisiejsza inicjatywa pod nazwą Mazowiecki Orszak Trzech Króli w Jakubowie, organizowany po raz pierwszy w naszej gminie, cieszy się taką popularnością. Pan Marek Stachowicz, Radny Rady Gminy Jakubów. Król.
Sławomir Bodecki, radny Rady Gminy Jakubów. Pan Janusz Dmowski, nasz katecheta. Oni nie wiedzieli, że ten maleńki Jezusek będzie królem ponad króny, ale ta gwiazda betlejemska kazała im tam pójść, szukać tego maleńkiego. Niech przyniosą nam wszystkim miłość, wiarę i nadzieję na cały nowy 2023 rok. Trudno sobie wyobrazić piękniejsze wydarzenie, które mogłoby zainaugurować 550-lecie gminy Jakubów. Abyśmy my też potrafili zachować w naszych sercach taką wiarę, która pozwala nam podążać za wartościami. Chciałabym wszystkim Państwu, mieszkańcom Jakubowa, złożyć najserdeczniejsze życzenia. I będąc świadkiem dzisiejszych wydarzeń, podzielam tę radość, która już tutaj wielokrotnie w słowach została wypowiedziana, że Jakubów dołącza do tych miejscowości, w których tradycja organizowania orszaku Trzech Króli z okazji Święta Epifanii, z okazji Objawienia Pańskiego zaczyna istnieć. Szczęśliwego nowego roku dla każdego, żeby każdy dzień był pełen radości, miłości i nadziei, że każdy kolejny nie będzie gorszy. Za kolędę dziękujemy, zdrowia, szczęścia wam życzymy, byście mieli co potrzeba, za uczynki szli do nieba. Niechaj będzie pokój na całym świecie i spełni się wszystko, czego tylko chcecie. Żubku, będzie ci najlepiej, mój synku jedyny. Tu na ziemi skromny żubek, niegodny dzieciny. Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you chorobowym kolędowym kończono okres bożonarodzeniowy. I cieszę się, że dzisiaj właśnie my również możemy takim chorobowym zakończyć okres świąt Bożego Narodzenia. Roku. Życzę Państwu i sobie oczywiście też, żeby każdy z nas dostrzegł tę gwiazdkę, która zaprowadzi nas do tego miejsca, do tego człowieka, który obdarzy nas pokojem, spokojem i miłością. Pytaj o ziemię, gdzie nas wiodła ścieżka,
Idziemy przez wioskę, pukamy do mieszkań. Wesoło śpiewamy, życzenia składamy. Hej, kolęda, kolęda. Aby was nie bolała głowa, ani bok, aby wam się rodziła i kopiła pszenica i jarzyca, żytko i wszystko. Hej, królowie jadą, modną minę kładą. Hej, kolęda, kolęda. Hej, królowie jadą, modną minę kładą. Hej, kolęda, kolęda. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają. Pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana, przywitać Pana. Bo na ziemię Pan z nieba szedł i wstający się narodzi. I komisja po głosowaniu przez wszystkich degustatorów uznała, że cztery koła gospodyń, które zrobiły pączki, faworki, róże karnowołowe, faworkowe i rogaliki, dostają pierwsze miejsce! Wszystkie pierwsze miejsce! I zapraszam po odbiór dyplomu i nagrody w kwocie 500 zł. Zaśpiewajmy Pan! Bosiego roku życząc pani siostrze i panu bratu, kiedy w rozłące pędzi mu sił ostatek. Pod dziś ten zwyczaj coraz bardziej obojętny światu, przyszłem wam opłatek. Alleluja.